W superskrypcie i w podpunkcie realizujemy projekty dla instytucji kultury cyfrowe, ale też nie tylko, od 10 lat. I przez ten czas namierzyliśmy, czy spotkaliśmy się z szeregiem zapytań ofertowych, które otrzymujemy od instytucji. I bardzo często w tych zapytaniach pojawiają się pewne problemy, albo mamy problemy, żeby ustosunkować się do nich i przedstawić sensowne, rzetelne oferty. Zauważyliśmy przez ten czas, że pewne problemy czy pewne zjawiska powtarzają się regularnie i z chęcią byśmy pomogli je wyeliminować. Pierwszym takim tematem, z którym borykamy się najczęściej, jest problem jasno zdefiniowanego zakresu. Często instytucje przysyłają zapytania ofertowe, nie precyzując dokładnie, czego tak naprawdę potrzebują, albo dokładnie mówiąc, ta definicja czy określenie jest na takim poziomie ogólności, że nie jesteśmy w stanie się do tego merytorycznie odnieść. Przykładem takiej sytuacji jest instytucja, dajmy na to muzeum, które stara się zrobić, czy planuje realizację nowego serwisu internetowego, głównego serwisu instytucji, i opisuje pokrótce, w kilku zdaniach, zakres treści, które w tym serwisie mają się znaleźć, natomiast nie odnosi się w żaden sposób do tego, do bardzo wielu istotnych kwestii, na przykład do kwestii wydajności, czyli ruchu, który taki serwis miałby obsługiwać, albo nie odnosi się do tego, jaki cel ten serwis ma spełniać i czy ma tylko przedstawić te treści, czy na przykład ma spowodować zmianę postrzegania instytucji albo przez odbiorców, albo zachęcić odbiorców do jakiegoś konkretnego działania, na przykład do odwiedzenia instytucji. Innym przykładem jest opisanie eksponatu cyfrowego, multimedialnego na wystawie, który ma się znaleźć na wystawie w muzeum. I w opisie przedmiotu zamówienia brakuje wielu kluczowych, na tyle wielu kluczowych elementów, że jest trudno. Ciężko jest sensownie odpowiedzieć, czy przedstawić wycenę, która uwzględni wszystkie te elementy, które musimy dopowiedzieć sobie, czy wymyślić. Dlaczego uważam, że to jest problem? Problem jest tak, wynika z, czy konsekwencją tej sytuacji jest to, że 3, 5 czy 10 firm, agencji, które zostają poproszone o przedstawienie wyceny, przedstawia oferty w inny sposób, odpowiadając sobie na wszystkie niedopowiedzenia, które pojawiają się w zapytaniu ofertowym. I efektem jest to, że instytucja nie jest w stanie sensownie porównać ze sobą ofert, porównując tylko ceny. Ciągle cena jest zazwyczaj jednym z istotniejszych kryteriów oceny ofert. Te ceny są podawane, czy wyceny są tworzone na podstawie różnych założeń. Jeszcze innym przykładem takiej sytuacji, gdzie zakres jest niesprecyzowany, jest sytuacja, w której instytucja prosi o przedstawienie wizji produktu, czy stworzenie wizji opowiadającej pewną historię i nie precyzuje, czy produkt, który ma powstać, to będzie serwis internetowy, film, czy jeszcze innego rodzaju produkt cyfrowy. Z jednej strony taka sytuacja ma plusy, to znaczy pozwala rzeczywiście stworzyć, wymyślić wyróżniającą się i indywidualnie skrojoną koncepcję produktu, natomiast prowadzi do sytuacji, w której instytucji jest bardzo trudno porównać ze sobą dwie różne oferty, które zostały, wyceny powstawały w oparciu o zupełnie różnego rodzaju produkty, które dopiero zostały wymyślone, czy których koncepcja powstała w ramach procesu ofertowego.
innym problemem, który zauważyliśmy, który też bardzo często się pojawia i utrudnia przedstawienie rzetelnej wyceny, jest nieokreślenie budżetu realizacji, budżetu projektu przez zamawiającego na etapie zamówienia ofertowego. Ma to pewne plusy i jesteśmy w stanie zrozumieć, że instytucja stara się, liczy na to, że pilnuje pieniędzy, pilnuje budżetu i liczy na to, że dostanie jak najbardziej korzystne oferty, jednocześnie obawiając się, że mówiąc o dostępnym budżecie, oferty, które otrzyma, będą zawyżone. I jesteśmy w stanie zrozumieć jakby ten punkt widzenia, ale jednocześnie mamy poczucie, że instytucje nie rozumieją, czy nie widzą drugiej strony medalu, a mianowicie faktu, że agencja przedstawiając wycenę, czy wymyślając często produkt, wymyślając koncepcję produktu, nie wiedząc, czy dysponuje 5 000 złotych, 50 000 czy 500 000, nie jest w stanie trafić i adekwatnie odpowiedzieć na to zapytanie, dopasować tworzoną koncepcję do możliwości instytucji. Bardzo często zdarza się, że zapytania ofertowe pomijają niektóre zadania, bez których produkt nie będzie kompletny. Standardowym przykładem takiej sytuacji jest realizacja serwisu internetowego i pominięcie zadania wprowadzania treści do tego serwisu. Wprowadzenie treści to często jest migracja treści z poprzedniej wersji serwisu i teraz na poziomie zapytania ofertowego wykonawcy muszą albo dopytać, czy zgadnąć, czy taki zakres, czy takie zadanie powinno być ujęte w wycenie i w zakresie, zadanie zmigrowania treści ze starego serwisu do nowego, ale znowu do tego zadania można podejść też na wiele sposobów czy na wielu poziomach dokładności. Można przenieść treści zupełnie automatycznie, bez wnikania w ich sensowność i w ich strukturę. Można pochylić się na tym, które treści przenosić i część pominąć. Bardzo często pojawiająca się sytuacja jest nie tylko w instytucjach kultury. Jest taka, że serwisy internetowe obrastają treściami, które nie są, które były potrzebne w pewnym momencie, ale w dniu dzisiejszym już tak naprawdę byłoby lepiej, gdyby ich nie było. I to jest decyzja do podjęcia, znaczy wymagająca audytu treści i podjęcia bardzo konkretnej decyzji przy każdej z tych treści, czy ją przenosimy, czy jej nie przenosimy do nowej wersji serwisu. Wreszcie migracja treści może też zakładać redakcję treści, które są przenoszone i przeformułowanie ich, dostosowanie do zmieniającego się otoczenia, nowych grup docelowych, albo po prostu poprawienie czy skomponowanie ich na nowo, dostosowanie do nowego wyglądu tworzonego właśnie serwisu. Jeżeli instytucja pomija w ogóle takie zadanie w zapytaniu ofertowym, jak migracja treści, albo zamyka je w jednym zdaniu, oferta powinna przewidywać migrację treści, to wtedy wykonawcy nie są w stanie ocenić, na jakim poziomie dokładności to zadanie powinno być wykonane, jak bardzo powinniśmy się na nim skupiać. I w efekcie oferty, które instytucja otrzymuje, albo w ogóle nie mają przewidzianego tego zadania, albo niektórzy z dostawców mogą uznać, że to jest oczywiste, że to zadanie powinno być wykonane, w związku z tym je kosztorysują, efektem czego takie oferty są droższe, a niektórzy mogą uznać, że jakość treści w serwisie internetowym powinna być bardzo dokładnie przemyślana, zaplanowana i treści powinny zostać stworzone na nowo. Takie zadanie jest oczywiście najbardziej pracochłonne, ale i w związku z tym też najbardziej kosztowne. Jeżeli ta dyskusja jest niejawna, to instytucja podejmuje decyzję troszeczkę z zawiązanymi oczami. Jeżeli miałbym podsumować tematy, o których tutaj starałem się powiedzieć, to fundamentalnym czy kluczowym problemem, który można byłoby poprawić w zapytaniach ofertowych, to jest bardziej precyzyjne określenie przedmiotu zapytania, dokładniejsze wyspecyfikowanie, które zadanie
w realizacji projektu należy przewidywać, które należy zaofertować, a które zadania są poza zakresem oferty, ale jednocześnie z zaznaczeniem, że instytucja ma świadomość, że one należą, że powinny zostać wykonane i planuje je zrealizować swoimi środkami albo na podstawie osobnego zamówienia. To jako jeden temat. Drugim problemem, który w moim poczuciu bardzo pomoże czy podniesie jakość ofert, które instytucje otrzymują, to jest jawne sprecyzowanie budżetu realizacji. Niekoniecznie na poziomie konkretnej kwoty czy górnego limitu, które instytucja zakłada, ale przynajmniej na poziomie rzędu wielkości czy jakiegoś przedziału, orientacyjnego przedziału, w który powinni celować oferenci. I wreszcie po trzecie, powiedzenie, czy dopowiedzenie na poziomie zapytania ofertowego, z jakiego powodu dany produkt jest realizowany, jakie cele ma pomóc osiągnąć, jaki problem ma pomóc rozwiązać. Te trzy elementy w moim poczuciu znacząco podniosą jakość ofert, które instytucje otrzymują i ułatwią proces wyboru oferty, uczynią go bardziej merytorycznym i łatwiejszym, a po drodze dostawcom będzie łatwiej się ustosunkowywać do zapytań.